Proszę Państwa, polityka międzynarodowa, polityka Stanów Zjednoczonych, ile krzywdy zrobiły Stany Zjednoczone. Ajajaj. Radio Konflikt. Unia Europejska, Europa inwestowała w systemy opieki społecznej, państwo dobrobytu, we własną infrastrukturę. W Stanach Zjednoczonych nie ma szybkich pociągów, na przykład, prawda? To, co my znamy z krajobrazu europejskiego, wsiadamy w Paryżu, wysiadamy w Londynie w ciągu kilku godzin, tego w Stanach Zjednoczonych nie ma. Amerykanie się pytają, czy to się w dalszym ciągu opłaca, że Amerykanie zapewniają Europie bezpieczeństwo. Jednocześnie koszty inwestycji. Trump, amerykański prezydent, zaczyna sugerować, że to się nie opłaca, ale chcę się zapytać Jacka Bartosiaka, bo pan od bardzo dawna, tak naprawdę od kilku lat już mówi o tym, że Stany Zjednoczone, że pewien system, który opierał się na tym Pax Americana, na takiej przewadze ogromnej amerykańskiej się wyczerpał, że Amerykanie nie mogą już jakby w tym systemie konkurować i że rewizja tego systemu jest konieczna i osią tego sporu jest konflikt z Chinami. W jakim momencie w tej chwili jesteśmy tego wszystkiego? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś wojną handlową? Czy Stany Zjednoczone rzeczywiście próbują zmienić to, co w tej chwili, to, co było wcześniej? Próbują zmienić niekorzystne tendencje, niewłaściwe zjawiska i przywrócić tak wszystko, żeby nie zmienić nic. Czyli przywrócić status quo ante, gdzie Amerykanie byli, czy ktoś by powiedział hegemonem, czy siłą dominującą, czy gwarantem ładu światowego i miał przewagę strukturalną we wszystkich strukturach i ekonomiczną i wojskową we wszystkich miejscach, we wszystkich obszarach, we wszystkich strukturach. I pytanie jest kluczowe takie, czy mają wystarczające, czy to jest dobra diagnoza, to znaczy, czy są w stanie. Znaczy diagnoza jest poniekąd słuszna, że ład jest łamany i Amerykanie chcą to przywrócić, że powinni, tylko pytanie, czy są na tyle silni. Administracja Donalda Trumpa robi kilka rzeczy naraz. Właściwie trudno wyobrazić sobie, jak można bardziej eskalować. Proszę Państwa, świat na głowie stanął. Świat na głowie stanął. Okazało się, że mam kolonie, złodziejstwo, grabież. A tutaj, proszę Państwa, chamstwo, draństwo i mówią, że jawne. No niestety nie jest tutaj Anglo, Ameryka, Białystok. Nie ma tu cerkwi, nie są tu ludzie prawosławni, nie ma mormonów, ewangelików, ani świadków Jehowy nie ma, proszę Państwa. Tak prywatnie, w pojedynkę, gdy ktoś sobie powie, o co chodzi, to nic z tego nie wynika. Natomiast dopiero gdzieś tam daleko, w Anglo, Ameryce, Białystok, gdy stoi chór prawosławny cerkwi świętego Mikołaja i mówi, proszę Państwa, o co chodzi? No to chodzi o śpiew na cztery głosy. Gospodzi pomiluj, Gospodzi pomiluj, Gospodzi pomiluj, Gospodzi pomiluj. Na cztery głosy. Czego tutaj moherowi nawet nie znają. Nawet nie wiedzą, o co chodzi. Ona mogła przyjść trochę później, być może gdyby ten wynik wyboru był inny,
ale jest jakimś przejawem odruchu próby zmierzenia się z rzeczywistością. I szczerze mówiąc, o ile od kilku lat mówiłem, że nadchodzi wojna handlowa, o tyle jak miałbym powiedzieć, co się będzie dalej działo, to nie jestem w stanie tego odpowiedzialnie powiedzieć. Tak trudny jest ten moment. Dlatego, że no wydaje się, że obie strony mają wrażenie, że wygrywają. I Chiny, i Stany. I Europa też jest więźniem trochę tej sytuacji. To o Europie chcę porozmawiać z profesorem Markiem Cichockim. No właśnie, no bo to jest tak, że ta oś sporu, tak jak mówił Jacek Bartosiak, to jest konflikt chińsko-amerykański. Jak pan w tej chwili postrzega to, co się dzieje w Europie? Ja czytałem pana książkę, pan tam opisuje m.in. upadek Cesarstwa Rzymskiego. Trochę to jest taka analogia, że tego, co w tej chwili się dzieje, to znaczy, że mamy problem z Unią Europejską, która organizuje Europę, że nie wiadomo tak naprawdę, jaka ta Europa powinna być, jakiej chcą Europejczycy tej Europy. Znaczy, te analogie, one historyczne analogie zawsze... Tak, słucham. ...otworzyć nam w rozumieniu rzeczywistości, ale też... Mogą tak zamknąć, możemy stać się więźniami swoich własnych analogii. Więc pewnie lepiej traktować jako taką drabinę, którą później warto jest po prostu odrzucić. Tak pewnie też jest tą analogią upadku Cesarstwa Rzymskiego. Tutaj Sławomir Dębski przypomniał, że to jednak dawne dzieje są bardzo. No ale ta analogia się pojawiła w debacie europejskiej. Tak jak mówimy, czego Kościół katolicki nie informuje, że rozpadło się mocarstwo rzymskie na 10 kawałków, czyli na dosłowne kawałki, dosłownie się rozpadło i nie zostało odbudowane, jak i Babilon starożytny nie został odbudowany. Sensualne, mogą się rozpaść, że jakby taka możliwość zawsze istnieje. Ja zresztą uważam, że akurat ludzie w naszej części Europy mają o wiele większe zrozumienie dla takiej możliwości, ponieważ jakby tych rozpadów takich systemów rządzenia doświadczali, myślę, o wiele częściej niż społeczeństwa w zachodniej części Europy. I po drugie, ta analogia jest moim zdaniem dosyć istotna, bo ona też pokazuje, że te systemy rozpadają się nie tylko ze względu na presję zewnętrzną. I teraz jak my patrzymy na to, co się dzieje z porządkiem określanym jako liberalny zachodni porządek światowy, to zwykle właśnie koncentrujemy naszą uwagę na tę presję zewnętrzną, Chiny, Rosja, inni aktorzy, i słusznie oczywiście, ale bardzo często też te systemy rozpadają się w wyniku procesów i oddziaływania sił wewnętrznych. I wydaje mi się, że jak tutaj padło pytanie, czy ta sytuacja, w której dzisiaj się znajdujemy, ona jest rzeczywiście taka wyjątkowa, bo o tym, że coś upada, się kończy, to ciągle słyszeliśmy. Wydaje mi się, że ona jest jednak wyjątkowa właśnie ze względu na to, że widzimy zbieg tych dwóch czynników, jakby rosnącej presji zewnętrznej, jak również bardzo silnej presji wewnętrznej, kryzysu wewnętrznego, kryzysu, który nie dotyczy tylko i wyłącznie stabilności, konsensualności zachodnich społeczeństw. Kryzysu wartości. Ale to jest kryzys związany z czymś więcej. On dotyka kwestii związanych z tożsamością, z wartościami, z pewnymi wyznawanymi poglądami, które stabilizowały ten system przez długi czas. I z tego względu wydaje mi się, że można chyba pokusić się o taką tezę, że ten porządek, który wspierał się na pewnej wizji określanej często jako właśnie liberalny internacjonalizm i który rzeczywiście gdzieś tam realnie w historii zaczyna się na poważnie wraz z I wojną światową i który
zmieniał się, który później jakby przekształcił się bardzo zasadniczo pod wpływem skutków II wojny światowej, potem rewolucji kulturalnej też w latach 60., ale także w bardzo dużym stopniu nabrał takiego swoistego liberalnego impetu później w latach 70. i 80. za sprawą tego, co się nazywa rewolucją neoliberalną. I później po upadku komunizmu został zglobalizowany, tak? Rzeczywiście jakby widzimy, że ten paradygmat, przepraszam za to okropne słowo, się jakoś zaczyna wyczerpywać, że nie ma wiary w to, że rzeczywiście jest to model, który może zasadniczo pomóc nam rozwiązywać te problemy, które wewnętrznie i zewnętrznie, z którymi wewnętrznie i zewnętrznie jesteśmy w dzisiejszym świecie konfrontowani. Ale jest też dla mnie, to jest taka może ostatnia uwaga, absolutnie zadziwiające i zastanawiające, że z całą pewnością kryzys finansowy był tym, co w zasadniczy sposób przyspieszyło ten proces destrukcji międzynarodowego i liberalnego internacjonalizmu. Jest dla mnie zaskakujące, że 10 lat po tym kryzysie, po upadku Lehman Brothers, problem modelu demokracji niż modelu kapitalizmu. Czyli że oprócz tego, że mamy do czynienia z ewidentnym kruszeniem się pewnego modelu porządku międzynarodowego pod kątem wewnętrznych i zewnętrznych czynników, coś okazuje się bardzo trwałego. Co jest trwałe i co w dalszym ciągu moim zdaniem dzisiaj przyszłość determinować, jest ta forma turbokapitalizmu, która się wykształciła w pewnym momencie w historii rozwoju świata zachodniego. Ale rozumiem, że Unia Europejska też ale ja chcę wrócić do Polski, porozmawiać o Polsce, no bo to Polska ma być centrum w tym, co Państwo opisaliście, Panowie opisaliście, jest szansa na to, żeby Polska zyskała większą podmiotowość. Czy Polska powinna się bardziej związać ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Unią Europejską? Czy to rzeczywiście jest dylemat tych nowych czasów, tego nowego porządku, czy nie? No, niewątpliwie z punktu widzenia takiej oceny sytuacji Polski, to powinniśmy sobie uświadomić dwie rzeczy. Po pierwsze, że myśmy do tego systemu międzynarodowego opartego o ideę demokratyzacji stosunków międzynarodowych, zwanego czasami porządkiem liberalnym, dołączyli stosunkowo niedawno. Po drugie, jesteśmy jednym z największych beneficjentów rozszerzania tego systemu po 1989 roku, po upadku, po zakończeniu zimnej wojny. Polska leży w tej części Europy, która właśnie została, włączyła się w proces integracji europejskiej oraz współpracy transatlantyckiej, uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej oraz w NATO. I to jest najszybciej rozwijająca się część Europy w ostatnich 30 latach. Właśnie te państwa, które późno do tego systemu się włączyły. W związku z tym, z naszego punktu widzenia, powody, które dotykają dwa najważniejsze z punktu widzenia zwiększania zakresu, czy jak gdyby skuteczności wykonywania naszej suwerenności instrumenty, czyli Unia Europejska i NATO, te napięcia, które się pojawiają w obu tych instytucjach, po pierwsze powodują poważny dylemat, po drugie konflikt o charakterze takim często aksjologicznym, tak? Ponieważ musimy tutaj, pan profesor,
Jabłoński wspominał, że mamy do czynienia z pewnym także konfliktem Rosji w Europie. Czy Europa odpowiednio uzna powody związane z narzuceniem na przykład integracji europejskiej przed Brytyjczykiem? Ma zacząć się mocno integrować i tworzyć państwo federalne, czyli federalizmiści w Europie. Czy też wprost przeciwnie, państwa członkowskie powinny z instytucji europejskich, które nie poradziły sobie z przekonywaniem Brytyjczyków, a także wcześniej wielu innych społeczeństw do tego, że instytucjonalizacja integracji europejskiej na tym poziomie, który osiągnęliśmy, jest właściwym kierunkiem rozwoju. Oczywiście ten dylemat nakłada się na ten poziom pracy, który był elementem tego systemu, w którym funkcjonowaliśmy. To znaczy Europa się bogaciła, Stany Zjednoczone zapewniały bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone mówią w tej chwili, że chciałyby się wycofywać z tej roli. To dla Polski stwarza duży dylemat strategiczny, dlatego że w najbliższym otoczeniu nie mamy żadnej siły, która byłaby w stanie zastąpić potencjał amerykański, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Ale też trwają rozmowy w sprawie bazy amerykańskiej w Polsce, czyli tak nie do końca. Z taką tendencją do wycofywania się z odpowiedzialności za bezpieczeństwo globalne w polityce Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia co najmniej od 20 lat. Interwencja w Iraku, cała ta koncepcja osi zła, którą należy rozbić, pewien sposób przyspieszenia procesu wycofywania się Stanów Zjednoczonych z odpowiedzialności za bezpieczeństwo globalne. Po prostu administracja Busha zdefiniowała to w ten sposób, że Ameryka się będzie mogła wycofać dopiero wtedy, jak ta oś zła runie. Więc trzeba przyspieszyć i trzeba ją zniszczyć i wtedy będziemy się mogli zająć własnymi sprawami. To się nie udało. Świat jest zdecydowanie mniej stabilny niż to miało miejsce przed interwencją w Iraku. Nie widać na horyzoncie żadnej potęgi, która by w stanie była zastąpić zdolności, potencjał jądrowy Stanów Zjednoczonych dla gwarantowania bezpieczeństwa w Europie. To jest ten dylemat, przed którym stoimy. Czyli praktycznie tak naprawdę wyboru nie ma. Pytanie do Jacka Bartosiaka. No właśnie, czy jesteśmy skazani na ten dylemat też między Niemcami a Rosją? Jak pan widzi też w tej nowej sytuacji rolę i możliwości Polski? Myślę, że równanie geostrategiczne w Polsce jest inne niż w XX wieku. Nie jest tylko między Niemcami a Rosją, ale również z tą podziałem potęgi morskiej USA. O czym zaraz powiem w polemice do pana doktora oczywiście z rosnącymi wpływami Chin, wchodzącymi od Czarnomorza na kontynent europejski, na Półwysep Europejski, czyli zachodnią część Eurazji. Amerykanie nie wycofują się z Europy, tylko powiedziałbym, że stworzyli pewną iluzję, mianowicie o ile w czasie zimnej wojny musieli dużo więcej wydawać na wojsko, mieć większe to wojsko i w ogóle więcej wydawać w ogóle zasobów strategicznych, nie chodzi tylko o pieniądze, ale bardziej dbać o różne rzeczy, o sojusze, o tyle gdy Związek Sowiecki upadł, że mogli odebrać swoją dywidendę pokojową. Nie podjęli decyzji o wycofaniu się z Eurazji, zostali tak, jak byli w zimnej wojnie, angażując się tak samo, ale redukując wojsko i redukując wydatki zbrojeniowe, redukując zaangażowanie kapitałowe sojuszników, bo po taniości mieli taką przewagę, że po taniości utrzymywali swoje wpływy w Eurazji. I chodzi o to, że pod roku 2008-2009 nie da się utrzymać po taniości tych samych wpływów. Po prostu. I z tą sytuacją mamy do czynienia i Amerykanie zaczynają sobie zdawać sprawę i próbują osądować, na ile się da, gdzie po taniości, a gdzie trzeba się wzmocnić. Dlatego Donald Trump mówi, żeby płacili zachodni Europejczycy na wojsko. Upraszczając, tak jest. I problem polega na tym, bo oni chcą utrzymać imperium. Imperium w rozumieniu nie pejoratywne, po prostu imperium w obecnej Eurazji. Tylko gdzie się da zrobić to po taniości, jest problem, bo system zgrzyta, bo być może mają ten sam problem co Imperium Brytyjskie, które pewno los ostatecznie w latach 60. i 70. też wycofywało się z Oceanu Indyjskiego za Suez. Tak? I
bardzo podobnie to przebiegało. No, imperia nie zwijają się od tak. Nie trwa to jedną noc, tylko najpierw pojawia się pewna próżnia bezpieczeństwa. Dany sojusznik w regionie, który jest pozostawiany, martwi się, jest zapewniany, że wszystko jest w porządku, a potem dzieją się takie rzeczy, że już wiadomo, że jest sam. Ja nie mówię, że tak się może zdarzyć, bo Amerykanie za Donalda Trumpa, w ogóle nowa administracja, podjęła próbę przywrócenia, to co powiedziałem na samym początku, status quo ante. Pytanie, do którego wracam, jest konia z rzędem temu, kto jest w stanie powiedzieć, że Amerykanie mają wystarczające zasoby, żeby zmierzyć się z potęgą Chin i Rosji, jednocześnie w Eurazji. Nigdy jeszcze nie mieli takich wyzwań. A to nie jest już ta sama Ameryka, która wygrywa II wojnę światową. I nie jest to ta sama przede wszystkim Europa Zachodnia. Nawet można by powiedzieć, że nie był to jednobiegunowy moment. W latach 90. z tą Ameryką, która była hegemonem od właśnie po upadku Sowietów. Ale to był, można powiedzieć, koncept jednobiegunowy. Stanów Zjednoczonych oraz wspierających ich państw zachodnich, wspierających ich różnych inicjatywach demokratycznych, inicjatywach pokojowych, ekonomicznych, w systemie Bretton Woods, Banku Światowego, we wszystkich miejscach. Potęga Zachodu była właśnie to. Ale to też stworzyło taką ułudę chyba. No, dla nas. Takie plany, że właściwie dla nas wszystko się zaczęło dla nas. I pan doktor słusznie powiedział, że myśmy dopiero niedawno dołączyli do tego liberalnego świata, zdemokratyzowanych relacji międzynarodowych, można powiedzieć. Ja to akurat nazywam rynkiem światowym, kontrolowanym przez hegemona Oceanu Światowego, tak? No bo to ktoś określa reguły tych rynków. Tak? Tam teraz przypominam, że ja określam te reguły, a Trump, wy się dostosowujecie, tak? Bo że mam naprawdę wam pokazać, kto umożliwia wam dostarczanie tych towarów oceanem, które produkujecie w swoich fabrykach nad Renem. I to jest oczywiście kwestia taka, że w ogóle należy podnieść kwestię, czy naprawdę istnieje konstrukt prawdziwy w praktyce politycznej. Ja chcę o tą Polskę jeszcze dopytać. Właśnie o czym mówię. Konstrukt demokratycznych stosunków międzynarodowych i liberalnego ładu. Nawet śmiem twierdzić, że należy się dobrze zastanowić z punktu widzenia wilsonowskiego, prawda, planu, czy to był konstrukt idealistyczny, czy to jednak był twardy instrument geostrategiczny mający spowodować, a są takie debaty i w Stanach wprost Spikeman o tym pisał, czy nie był to instrument mający doprowadzić do tego, żeby Niemcy nie byli hegemonem Europy Wschodniej, po prostu dlatego, że na wschód od Łaby jest mnóstwo państw, które nie życzą sobie dominacji niemieckiej i deklaracja wilsonowska miała dać podstawę ku temu. W związku z tym, nawet w tym, co jest jak gdyby kamieniem węgielnym, kamień węgielny, można powiedzieć, tych takich idealistycznych władzi międzynarodowych, można tak powiedzieć, bo instrument dostatecznie komuś służy, a komuś w przypadku dominacji niemieckiej na wschodzie, bo przypomnę, że Niemcy wygrali pierwszą wojnę światową na wschodzie. Tak? I byli blisko do dominacji, o czym pisał McKinley i przestrzegał. Tak? I Rosjanie za głosem o tym pamiętają, pomimo tego, że wygrywali na zachodzie, czy że jeszcze był remis na zachodzie, jeszcze sprawa była nierozstrzygnięta po anonsie upadku Rosji. I to jest sytuacja, w której Polska się mieści. Kończąc tylko odpowiedź na pytanie, gdzie my jesteśmy. Chodzi o to, że zależało mi na tym, żeby wybrzmiało, że w naszym równaniu geostrategicznym nie jest już tylko Rosja i Niemcy, tylko są Stany Zjednoczone. No można powiedzieć, że przed II wojną światową był też Wielka Brytania, tak? Była w tym rachunku geostrategicznym, ale nie było nikogo poza tą trójką. A teraz to już są Chiny wchodzące. Oczywiście trudno powiedzieć z jaką siłą, jaką siłę przyłożymy do tego, ale są. I to powoduje być może inne równanie geostrategiczne. To pytanie do pana profesora Marka Cichockiego. Podobne, tak? O tą Polskę w obliczu tego, no, że tak jak pan powiedział, że Unia Europejska czy Europa gdzieś tam szuka tego nowego paradygmatu czy nowego modelu. Jak pan widzi przyszłość też? Jaki może być ten nowy paradygmat? Czy wiemy, jaki może być? No i jak pan definiuje dzisiaj polskość? Co to jest polskość? To może bym zaczął od tego, na czym skończył pan Bartoszek, mianowicie jest pewnie tak, myślę, że rzeczywiście Donald Trump próbuje przywrócić pewien status quo, ale jednocześnie, tak jak pan też zauważył, zdefiniować warunki na nowo. Robi tak również dlatego, szczególnie
w stosunku do Europy, że postrzega Europę jako obszar nowej geopolitycznej i geoekonomicznej rywalizacji. I uważa, że Stany Zjednoczone powinny jak najbardziej wziąć udział i na swoich warunkach w tej rywalizacji, także w obszarze Europy. I w tym mieści się z całą pewnością obecność nie tylko takich aktorów jak Niemcy czy Rosja, ale z całą pewnością Chiny. A tak czy inaczej, no mówimy o rzeczywistości, która jest projektowana według zmienionych warunków. Zmienianych warunków. Jak nazwiemy ten nowy typ gry, to trochę będzie zależało od naszej językowej, intelektualnej wyobraźni. Niektórzy próbują to określać mianem transakcjonizmu. Pewnie to jest ułomne, ale przynajmniej jest próbą jakby uchwycenia innej logiki określania owych warunków w stosunku do tego wcześniejszego, który no, z całą pewnością nie był tylko i wyłącznie idealistyczny i z całą pewnością również wiązał się z twardymi interesami to byli Wilsonowi i później także Rooseveltowi też wyciągany. Mówiono przecież, że jakby ten typ liberalnego, międzynarodowego prometeizmu, czyli rozprzestrzeniania sfery demokracji, praw człowieka i otwartego, wolnego handlu nie jest tylko i wyłącznie rodzajem politycznej filantropii ze strony Stanów Zjednoczonych, tylko no, bardzo konkretną polityką ze strony Stanów Zjednoczonych, która na tych warunkach wygrywała. Tak? No i teraz przechodzę do pytania pana redaktora, bo oczywiście zmiana warunków oznacza, że świat się zmienia. Nie się zmieni skutecznie. To nie tylko dotyczy Polski, która rzeczywiście no, w tym okresie zmieni. Transformacji można powiedzieć zewnętrznie oceniając tą transformację w Polsce, którą można oceniać bardzo różnie. Niech się zmieni. Oczywiste, ale z punktu widzenia porządku międzynarodowego miejsca Polski bezpieczeństwa można powiedzieć, że Polska była beneficjentem tego systemu. No i teraz jest pytanie, czy będzie w stanie zaadaptować się do nowych warunków. Niech się zmieni. To dotyczy Europy jako całości, no bo oczywiście Europa Zachodnia była też beneficjentem tego układu i to bardzo mocno. Przede wszystkim Niemcy, za co dzisiaj zresztą przez Trumpa są na każdym kroku karani i stawiani do szeregu jako ci, którzy no można powiedzieć za długo jechali na gapę, tak? I w związku z tym powinni zostać pociągnięci przywołani do kasy i teraz zapłacić ten rachunek za tą jazdę na gapę. Ja uważam, prawdę powiedziawszy, że Polska będzie się musiała zaadaptować do tych nowych warunków, czyli jakby musi odnaleźć się, można powiedzieć, w nowym świecie opartym bardziej o reguły transakcjonistyczne, które jakby nie muszą być... Ale to chyba trochę to robimy, tak? Tak, tylko właśnie jakby no, jak w każdym tego typu momencie próbujemy się do nich dostosować, ale czasami mam wrażenie, że cały czas posługujemy się pewnym wyobrażeniem amerykańskiej polityki, którą cały czas wleczemy za sobą od czasów zimnej wojny. To znaczy, że my mamy pewne wyobrażenie, jaką politykę Ameryka prowadzi w Europie i w świecie, która niekoniecznie musi być rzeczywiście trafną diagnozą, czym ta polityka jest. A szczególnie, jeżeli ona będzie się przede wszystkim opierać na tych zasadach transakcjonistycznych. Inaczej mówiąc, jakby, no, musimy być gotowi na to, że pewne decyzje strategiczne w dłuższej perspektywie mogą przynosić zupełnie nieoczekiwane skutki za sprawą całkowicie nieplanowanych, punktowych, arbitralnych decyzji podejmowanych przez na przykład czołowych aktorów polityki
amerykański. I z tego punktu widzenia wydaje mi się jest tak ważne, żeby stawiając na współpracę z Amerykanami, należy pamiętać także o kontekście europejskim. Czyli niewątpliwie jest to zmiana reguł gry. Polska w niestabilnym świecie, na ten temat dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiają przede wszystkim nasi prelegenci Jacek Bartosiak, Marek Cichocki, Sławomir Dębski. Proszę Państwa, kończymy transmisję naszej debaty w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ja oczywiście dziękuję słuchaczom radiowej jedynki, ale cały czas można nas słuchać w Polskim Radiu 24. Można nas też oglądać na stronie polskieradio24.pl. Proszę Państwa, nadszedł taki moment w naszej debacie, kiedy ja chcę oddać głos Państwu. Proszę w związku z tym o pytania z sali. Oczywiście cały czas jesteśmy w Polskim Radiu 24. Jeżeli Państwo macie pytania do naszych gości, bardzo proszę je zadawać. Proszę się przedstawiać. Jarosław Łucy, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie do wszystkich trzech panów, jeśli chodzi o część, oczywiście trudno poruszyć wszystkie problemy, które funkcjonują. Właściwie sam zadawałem sobie pytanie przed tą dyskusją, patrząc na temat, jak panowie to ogarniecie, bo tyle jest niestabilności i punktów niestabilnych. Wyszliśmy od Stanów Zjednoczonych, ale moim zdaniem za mało zwróciliście panowie uwagę na te czynniki własne, o których trochę profesor Cichocki wspomniał, znaczy wewnętrzne problemy Europy już rozumianej szerzej, nie tylko zachodniej Europy, stanowiącej o Unii Europejskiej jeszcze jakiś czas temu, ale całego kontynentu, w gruncie rzeczy rozciągającego się aż do granic Polski, ale tak naprawdę uwzględniających również terytoria leżące dalej gdzieś między Polską a Rosją. Po prostu, jeżeli szukamy przyczyn, to oprócz tego, że zgadzam się z częścią poglądu na temat polityki amerykańskiej, nie ma czasu na polemikę, ale jeśli chodzi o kraje wiodące europejskie, to ponoszą ogromną część winy. Bo... Ale jakie pytanie? Pytanie jest takie, jaką rolę w destrukcji tego porządku miały kraje decydujące o kształcie Unii Europejskiej, głównie tandem francusko-niemiecki, ale z racji dominacji Niemiec przez ostatnie już naście lat co najmniej, nie tylko w ekonomii, ale w polityce europejskiej, również Niemcy, które, ja dam jeden przykład, mówiliście panowie o wycofywaniu się Stanów Zjednoczonych z Europy. W tym samym czasie, kiedy minister spraw zagranicznych Niemiec mówił o próżni strategicznej, próżni bezpieczeństwa, którą Europa musi wypełnić po Stanach Zjednoczonych, lądowało 1500 żołnierzy amerykańskich w Niemczech w związku z nowymi decyzjami NATO o wzmocnieniu sił stacjonujących właśnie w Niemczech. Dziękuję bardzo. Czyli o roli Niemiec, może jeszcze jakieś pytanie z sali i dopiero wtedy damy odpowiadać naszym. Jest tutaj pytanie pan profesor Zybertowicz, doradca prezydenta. Dobry wieczór. Ja nie mam pytania, mam zażalenie, bo z wyjątkiem kilku muśnięć tematu, ta dyskusja mająca oczywiście ręce i nogi mogłaby odbyć się w wielu miejscach świata. Będzie to opowieść o tym, jak świat się przebudowuje, a nie usłyszeliśmy żadnych rekomendacji, jak w obliczu tego wszystkiego ma zachować się polskie państwo, jak się ma przebudować wewnętrznie i rekonfigurować swoją politykę. Proszę o skupienie w ramach zażalenia uwagi na tym. Przyjmujemy zażalenie w takim razie. Będę w takim razie starał się, aby nasi goście na to odpowiedzieli. Czyli co, zaczynamy od pytania o Niemcy, o Europę Zachodnią. Doktor Jacek Bartosiak na początku. Odniosę się szczegółowo do zażalenia, ale najpierw coś lżejszego, czyli kwestia niemiecka. Ja bym się zupełnie nie przywiązywał do tego, czy to jest wina. W ogóle to jest bez znaczenia, czy to jest wina. Winę ponosi niestety natura życia, sprowadzając się do tego, że wszyscy żyjemy, się poruszamy i świat się porusza do przodu. I nie ma równości w siłach wytwórczych, a zatem w kumulacji siły i znaczenia. I to samo w sobie determinuje ruch sił i zmianę układów. Czyli codzienność powoduje zmianę i to się zmieniło i się stary świat rozpadł. I tyle. A Rzeczpospolita musi przetrwać. I teraz płynnie przechodzę do zażalenia. Zażalenie. Może bardzo praktycznie. Na kierunku amerykańskim musimy zmienić status swój w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że jest to albo teraz to zrobimy, albo nigdy.
z punktu widzenia znaczenia dla Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście wojny handlowej, zwłaszcza w kontekście nowego prawnego szlaku i zwłaszcza w kontekście rywalizacji z kontynentem europejskim, mówię o Niemczech i Francji, narastającej rywalizacji. Bez Polski nie ma obecności, jakkolwiek to brzmi, nie ma istotnej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Jest to bardzo ważne miejsce na świecie. Cokolwiek nam amerykańscy partnerzy opowiadają, tak jest. Jest kwestia tylko załatwienia tego w odpowiedni sposób, grze statusowej. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że z punktu widzenia wojskowego jesteśmy zwodnikiem całej wschodniej flanki. Bez nas nie ma żadnej wschodniej flanki, nie ma państw bałtyckich, nie ma pomocy Ukrainie prawdziwej. Łamie to i zwija całkowicie obecność również amerykańską w politycznych na wschodzie. Również państwo polskie ma konkretny interes w związku z tym, że jest łamane, jeżeli Niemcy będą mieli dociskane przez Stany Zjednoczone i wybuchnie jeszcze wojna handlowa na odcinku z kontynentem europejskim, również my będziemy cierpieć, dlatego że jesteśmy w systemie dostaw gospodarki niemieckiej. To powoduje, że skoro Amerykanie są naszym sojusznikiem i nasza pozycja polityczna jest bardzo ważna dla Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia gry w Eurazji, to powinniśmy oczekiwać koncesji w tym zakresie. Koncesje są bardzo konkretne. Amerykanie mają instrumenty geoekonomiczne, którymi będą wspierać państwa na zachodnim Pacyfiku względem Chin w kontekście nowego prawnego szlaku. Musimy rozegrać tę grę dla siebie. Muszą być to konkretne, pragmatyczne i konkretne rozwiązania finansowe i nie tylko, oraz konkretne rozwiązania mające na celu zmienić, poszerzyć status w naszym systemie dostaw gospodarki niemieckiej. Jest to idealny moment, żeby o tym porozmawiać z partnerami amerykańskimi. Nawet jeżeli zeznają szoku na początku. Ale tak się rozmawia na zachodnim Pacyfiku. Tak rozmawia prezydent Duterte, który jest szalony i rozmawia w ten sposób. W tej chwili, jak siedzimy tutaj z Amerykanami. Bo to nie jest zabawa dla dzieci, tylko to są poważne rzeczy. Albo Amerykanie utrzymają swoją obecność na zachodnim Pacyfiku, albo ład światowy i ich dominacja na tamtych wodach się skończy. Nasza pozycja jest bardzo istotna. Przed nami są bardzo poważne rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości naszej w Europie. Bo jeżeli kontynentalna Europa będzie podążała drogą autonomizacji względem świata atlantyckiego, to będziemy mieli bardzo mało miejsca mieli na własną politykę, w szczególności z powodu tego, że Niemcy stanowią obszar ciążenia gospodarczy w Europie kontynentalnej na północ od Młodych Gór do Alpii Karpat. No, zresztą w Dolinie Dunaju też. I to są siły silniejsze od woli nas wszystkich tutaj na tej sali. I musimy się do tego przygotowywać, jak do tego się odnosimy. I to są bardzo konkretne rzeczy. Czyli bardzo zdecydowana polityka. Teraz pan profesor Zybertowicz musi tylko przełożyć politykom na ich język i działamy. Ale mówiąc serio, pan proponuje, pan profesor Cichocki, a to są odmiany. No może jednak jeszcze zanim na to pytanie profesora Zybertowicza, to na to wcześniejsze, bo jednak ja troszeczkę inaczej na to patrzę i myślę, że jednak kategoria odpowiedzialności w polityce, szczególnie demokratycznej polityce, ma swoje znaczenie. W związku z tym to pytanie, kto odpowiada, kto ponosi odpowiedzialność, no, zapewne to robią, że powiedział, że to nie ma znaczenia. No więc tutaj się różnimy, się upierał przy tym, że nie ma Maria, rzeczywiście, w Radiu Maria, piosenki świeckie. Odpowiedzialność jest istotną kategorią, no jednak też, jakby, no nie tylko wyciągania odpowiedzialności, ale też uczenia się na pewnych błędach. I z tego punktu widzenia to rzeczywiście problem odpowiedzialności tych, którzy realizują politykę europejską w ostatnich latach w imieniu Europy i w imieniu Unii Europejskiej. No i się odpowiedzi Maria, piosenki świetnie. Trudno byłoby temu największemu aktorowi polityki europejskiej od tej odpowiedzialności uciekać, no bo jednak Niemcy w zasadniczy sposób za sprawą kryzysu w strefie euro przyczyniły się do zwiększenia nierównowagi wewnątrz Unii Europejskiej, a nie do zmniejszenia tej nierównowagi. I nie mówię tylko i wyłącznie o kwestiach czysto ekonomicznych czy finansowych.
finansowych, chociaż one są bardzo ważne. Radio Francuska, Radio Francuska. To ten, naturalny. Nikt nie wymyślany, nikt nie wydawany. Które, moim zdaniem, nie powinniśmy lekceważyć tego elementu, biorąc pod uwagę przyszłość. Chciałbym, żeby jeszcze miał czas na odpowiedź profesor Damski. A jeśli chodzi o pytanie profesora Zybertowicza, to jakby to jakby no, z całą pewnością ten element, o którym mówił pan Bartosiak, jest ważny. To znaczy, to jest moment też do tego, żeby spróbować podjąć wysiłek pewnego renegocjowania tej umowy naszego funkcjonowania w systemie europejskim, także w Unii Europejskiej. Umowy, która zapadła gdzieś po 89 roku, albo zaczęła zapadać w latach 80. i która dzisiaj w wielu aspektach, jak widzimy, jest dla nas niekorzystna. Doktor Jankowski. Więc ja spróbuję w jednej odpowiedzi połączyć dwa pytania. Więc to powinniśmy w tej sytuacji dynamicznie ewoluującej robić. Po pierwsze, jeżeli Stany Zjednoczone są z jakichś powodów, tu w tej chwili abstrahujemy od tego, co jest zainteresowane inwestycji kontynentu europejskiego, właśnie w te państwa Trójmorza, ten element koniunktury powinniśmy wykorzystać dla własnych celów. Między innymi po to, aby wreszcie skończyć z taką, bym powiedział, niejasnym statusem bezpieczeństwa tej wschodniej, może niejasne to jest złe słowo, ale w każdym razie takim, który daje możliwość Rosji, czy daje nadzieję Rosji na kwestionowanie idei, czy też założenia, że mamy do czynienia z niepodzielnością bezpieczeństwa w ramach NATO i Unii Europejskiej. Otóż, po agresji Rosji na Ukrainę, NATO wprawdzie zrewidowało swoją wizję dyslokacji sił, ale w dalszym ciągu uważa, zwłaszcza szereg państw europejskich, uważa, że akt stanowiący Rosja NATO wciąż NATO obowiązuje. Rosji nie obowiązuje, ale NATO ciągle obowiązuje. Tak? Więc jeżeli Amerykanie byliby skłonni do, bym powiedział, innego rozłożenia akcentów, to powinniśmy to wykorzystywać. Druga rzecz, niewątpliwie powinniśmy dążyć do tego, aby naprawiać Unię Europejską. To, że ona źle funkcjonuje, dowodem na to jest nie tylko Brexit, ale przypomnijmy sobie wyniki referendów w Europie, które dotyczyły traktatu konstytucyjnego i co referendum o przyszłości Europy, to odrzucone. Znaczy, taki był efekt. Więc moim zdaniem powinniśmy dążyć do jakiejś zmiany tej sytuacji, zwłaszcza, że mamy do czynienia, bo mówiliśmy o tym, że świat się zmienia, żyjemy w realnym świecie, podmioty się również ewoluują, ale także Polska się zmienia. Polska jest innym państwem niż to 30 lat temu, kiedy było w zasadzie odbiorcą polityk. To jest państwo zdecydowanie silniejsze, posiadające również aspiracje społeczne są zupełnie inne. To powinno znajdować odzwierciedlenie również na poziomie europejskim. Zwłaszcza, że wydaje się, że ten kontrakt w traktacie lizbońskim zawarty, sprowadzający się do sposobu liczenia głosów przy podejmowaniu decyzji, już wówczas był kłopotliwy. Znaczy, wprowadzenie systemu większościowego moim zdaniem zabija solidarność europejską.
zwłaszcza gdy wielkie państwa dominują w tym systemie liczenia głosów. Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty ten system w ogóle będzie moim zdaniem dysfunkcjonalny. To czyli dwa duże państwa europejskie, Francja i Niemcy, w zasadzie nie mogą się przestać liczyć z głosem wszystkich innych pozostałych. Bez reformy tego systemu. Jedna uwaga wyjaśniająca. Dlaczego system większościowy głosowania zabija Solidarność? Dlatego, że to jest argument solidarnościowy działa wówczas, kiedy decyzje są wypracowywane, czy są oparte o kompromis. Premier państwa jakiegoś, którego argumenty w trakcie Rady przegrały, wychodzi do mediów i mówi, no ze względu na Solidarność Europejską musimy zrobić to i to i zgodziliśmy się na to i tamto. Teraz w sytuacji, kiedy mamy system głosowania, premier, który przegrywa głosowanie, nie może wyjść do mediów, nie mówiąc, w wyniku Solidarności Europejskiej w oparciu o te wartości przegraliśmy głosowanie i musieliśmy się wchodzić. No, ten argument po prostu nie działa. I w długiej fali, im więcej razy państwa mniejsze będą przegrywać głosowanie, tym rzadziej będzie się można odwoływać do Solidarności Europejskiej. A to z kolei ma destrukcyjny wpływ na sposób funkcjonowania europejskiej polityki. Wcześniej czy później będziemy to musieli zmienić. Ja jeszcze korzystając z przywileju prowadzącego, dopełniające pytanie do doktora Bartoszaka, też o Rosji chciałbym dopytać na ile. Zagrożenie to jest rzecz względna, o tym będziemy mówić Państwu, o co tu chodzi. Zagrożenie to jest rzecz względna. Zagrożenie dla osoby niepełnosprawnej to jest co, jak się do niej mówi podniesionym głosem. To też jest wojna, to też jest nieszczęście, to też jest nie. Gdzie nadaje nasze radio? To ten euro, są kilka bardzo będzie tam się mocno. Teraz może to dotyczyć odwróconej sytuacji, a może to dotyczyć również rozgrywki z europejskim kontynentem. Cóż tam było widać, jak Trump wybrał się po wizycie w Europie, wybrał się do Brexitu, tak? I to był sygnał. Wtedy Juncker pojechał do Pekinu. Ale no to są gry kontynentalne. Nie wiadomo, czy sobie przyłączy. Przecież skąd by wiesz, czy Thank you.
wiadomości.